Siemaneczko, deszczową porą, witam was na kwadratowej masakrze. Siemanko, z tej strony Czoklet. I nie powiem, że witam się z wami, bo już się z wami przywitałem. Tak czy inaczej, witam was w moim domku. Znowu pada deszcz, tak jak w poprzednim odcinku. I znowu mi się to nie podoba. Powinniśmy jakiś tutaj filtr przeciwdeszczowy zrobić. Jakieś, nie wiem, działo, które by chmury rozchodziło albo coś w tym rodzaju. Tak czy inaczej, słuchajcie, dzisiaj mam dla was pewną rzecz, którą prawdopodobnie niektórzy z was na live już widzieli, ale jeśli nie widzieliście tego, to dzisiaj się dowiecie, ponieważ zrobiłem projekt. Pewien projekt, dzięki któremu może ktoś w końcu mnie w tym domku odwiedzi, bo czuję się bardzo samotny tutaj, słuchajcie, na kwadratowej masakrze, ponieważ wszyscy mieszkają gdzieś tam, hen, daleko za tym wieżowcem i nikt tutaj nie przychodzi do mnie, nikt mnie nie odwiedza, więc postanowiłem to ludziom ułatwić i zbudowałem, uwaga, proszę, panie, co pan tak z nieba skaczesz, co? Dobra, tam jest zejście do... O, tam jest jeszcze jeden. Dobra, nieważne, nie idziemy do niego, nie potrzebuje na razie walki, schowajmy się może przed deszczem. Chociaż to chyba nie jest dobre schowanie się przed deszczem, jeśli nadal kapie nam z nieba woda. Tak czy inaczej, słuchajcie, zbudowałem metro. Zbudowałem przepiękne, niesamowite, przeszklone, tylko jeszcze nieskończone. Jak widzicie, to jest moja stacja końcowa, więc tak trochę jeszcze kiepsko to wygląda. Ale zrobiłem metro. I to metro... w sumie przejedźmy się metrem, jejku, co się będziemy tutaj jakoś... jakoś tutaj... O! Tu klik i klik. Jest bardzo wolne, ponieważ nie miałem wystarczająco złota, żeby zrobić wystarczająco często te przyspieszacze. Więc na razie jest wolne i stop! O nie! O nie! Wagonie! Wagoniku! Tutaj jest, słuchajcie, pierwszy skręt. To będzie skręt i wyjazd na nasze... do naszego muzeum, o którym w sumie chyba wiecie. Mówiłem wam w poprzednim odcinku, że planuję tutaj zrobić muzeum. Będzie muzeum z domkiem. Tam w ogóle, zobaczcie, Nitashi buduje arenę ogromną. No, a w ogóle metro wygląda tak. Jest tak troszeczkę pod poziomem wody. Na mapce na kwadratowa.tv prawdopodobnie. Jak się przyjrzycie na morze, na mapce, to zobaczycie tą właśnie linię metra. Ona jest tak bardzo delikatnie widoczna. No ale cóż. Przebiegnijmy się może metrem na piechotę, bo uciekł nam nasz wagonik. Ten tunel idzie prosto i kończy się na stacji. To jest taka stacja, która w sumie wychodzi donikąd, ale to jest stacja z punktem widokowym. Może jeszcze jakąś wieżę zbuduję na szczycie albo coś. I tutaj w zamyśle jest skręt w lewo i jest skręt w prawo. Jakbyśmy skręcili w prawo, tu jeszcze żadnego tunelu nie ma, ale jak będzie, to ten tunel będzie szedł prosto do Nitashiego. A tutaj idzie prosto do Buraczka i przy domku, przy wieżowcu Buraczka jest wyjście, przez co mamy szybki sposób na transport. O, zobaczcie, tutaj można zrobić jakąś wieżę widokową. O! Te konie się w ogóle tu pojawiają, coś jest zbugowane strasznie z serwerem. Bez przerwy, jak jest burza, to tam, gdzie pioruny walną, tam się pojawia koń. I tych koni jest miliard, wszędzie te konie łażą. Ale dobra, tu będzie wieża widokowa. I to jest taka stacja przysiadkowa. Możemy sobie popatrzeć na tą stronę, możemy sobie popatrzeć na tą stronę. I tak to wygląda. A jak pojedziemy dalej? Tu już takiego długiego tunelu nie ma, nie martwcie się. Jak pojedziemy dalej, to wyjdziemy na stacji... Ojejku, jedzonko. Omniom niom. Proszę bardzo. Dobra. I jak wyjdziemy na tym końcu, to uwaga, pojawia nam się taka mini stacja. Jeszcze jest nawet tabliczka. Tu powstaje stacja metra. Będzie trzeba coś z tym zrobić. Może jakiś daszek, może jakąś, nie wiem, zbuduję obok kiosk ruchu czy coś. Albo tu jakiś przynajmniej chodnik zrobię, żeby ludzie wiedzieli, że to jest stacja metra. No i tak to wygląda na razie, jest taka literka L. Chciałbym to jeszcze przedłużyć dalej. Zobaczcie, można by na przykład zrobić metro do Zioyagi, jeśli się zgodzą. Mam nadzieję, że się zgodzą. Chociaż w sumie nie mają wcale daleko do tej stacji metra, więc myślę, że to nie będzie aż tak potrzebne. Ojejku, co tu się w ogóle dzieje u nich? Co to są za jakieś...
jakieś konstrukcje tajne. Co to może być? Nie wiem co tutaj powstaje. Ale no, będzie można do nich sobie zrobić tutaj szybką... O? What? Co tam się... Dobra, nie wnikam, co tam na dole musi... Co ktoś musiał wrzucić do tej toalety, że aż takie bąbelki wylatują. O, dobra, wiecie co? To ja sobie może skorzystam i ukradnę jedną łódkę. Proszę bardzo. Łódeczka. Ho! I musimy, słuchajcie, dzisiaj wrócić do naszego... Wow. Musimy wrócić do naszego... do naszego domku, który jest, chwila, nie w tą stronę, w tą stronę, i zrobić tą stację naszą końcową, ponieważ brzydko to wygląda. Jeszcze ktoś przyjedzie i pomyśli, że tam w ogóle to nie jest stacja, tylko to jest jakaś dziura po creeperze. I ciekawostka, Nitashi chyba tak pomyślał, bo prawdopodobnie, tak obstawiam, że wybuchł mu creeper, jak był na tej wysepce. I myślałem, że to jest dziura po creeperze i zakleił mi całe metro trawą, więc... więc no, tak to wygląda. Okej, dobra, wiecie co? W takim razie zbierzmy materiały. Zbierzmy materiały i będziemy mogli się zająć już tak na poważnie remontem. Tylko wiecie co? Czekajcie, tu mam trochę żelaza. Tu coś jeszcze, tu mam troszeczkę stone'a. Czy tutaj coś jeszcze jest? Tu jest mięsko. Ogólnie 24 level, żałuję, że nie mam 30, bo mógłbym sobie zrobić jakiś enchant fajny. No ale dobra, po kolei. Tutaj mamy bardzo dużo polished andesite i polished granite. Granite? Jakkolwiek się to mówi. Mamy smooth stone, mamy polished andesite, polished granite and polished diorite. I w sumie mam bardzo dużo rzeczy w skrzynce. Muszę to wszystko się najpierw tego pozbyć. W ogóle burza przestała... Oj, przestał deszcz padać, super. Zaraz może się skończy noc. W międzyczasie, czekajcie. Drewno, dobra, drewno zostaje, ziemia zostaje. To jest niepotrzebne. Na razie to jest niepotrzebne. I tyle niech zostanie. A my lecimy sobie szybko tutaj i musimy jakieś ładne wzorki zrobić na tej stacji. Musimy ją jakoś ładnie tutaj zrobić, żeby była taka piękna, reprezentacyjna i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Aha, tylko my tu pamiętacie, my tu mamy... O, nie mamy go. Dobra, zniknął nasz kolega. No gdzieś tu jest, słyszę go. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, mordo? Gdzieś? Jesteś tu gdzieś? Słyszę kostka, ale nie wiem gdzie. Gdzieś go słychać. Dobra, tak czy inaczej. Pyk. Musimy sobie tu powiększyć ten teren, żeby to była taka duża, ładna stacja. Ej, no jak nic, słyszę kostka gdzieś. Gościu, gdzie ty jesteś? Tu? Słyszę kostka albo jakiś może spawner? Czy wy też to słyszycie? Coś słyszę, dobra, nieważne. Jak nie spadnie mi nagle z nieba i nie postanowi się pokazać, udowodnić, że tutaj... O! Oj, nie o to mi chodziło. Jakim cudem to się nie zniszczyło? Dobra, nieważne. Potrzebujemy teraz czegokolwiek do zasłonięcia tej dziury. Na przykład może być pyk... I może być pyk. To nam wystarczy na razie. I słuchajcie, zastanawiam się, jak to zrobić, żeby to ładnie tutaj wyglądało. Na pewno gdzieś tu to wszystko powinienem rozwalić, tylko tu mi się zaraz zasypie wszystko piaskiem, więc to tak średnio bym powiedział. Zróbmy to może w ten sposób, że tu będzie ściana, a cała jakby wielkość naszego tutaj lokalu będzie w tą stronę szła. Więc tego nie ruszamy. Tutaj po prostu będzie ściana, podmienimy ją tylko na jakiś ładny granit czy coś i to zostawimy. A cała akcja ładnie tutaj, sympatycznie, będzie się działa tutaj.
Słyszycie to, prawda? No teraz nie słyszycie, bo teraz nic nie słychać, ale normalnie jest tu gdzieś jakiś szkielet i nie mam pojęcia gdzie. Pyk, pyk, pyk. O, 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 nie, 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 roz... O, rozwaliło mi. Dobra, przeżyjemy to, spokojnie. Okej, myślę, że takie coś wystarczy albo i nie wystarczy, czekajcie, a jakbym... Poczekajcie, to wszystko trzeba po prostu teraz podmienić chyba. Aha, tam już woda nie leci. Hyp, dobra, pyk, hyp, dobra, już, dobra, nie ma problemu. Już wszystko naprawione, teraz tak, może zróbmy sobie wzór taki na skos, tak jak chciałem to zrobić za pomocą moich witraży. Możemy zrobić taki wzorek z czterech różnych kolorów. Zobaczcie. Zacząłbym może od... Czy to będzie tak, czy jeszcze robimy ścianę dalej? Możemy zrobić ścianę dalej. A niech będzie. Przepych, bogactwo, wielkie metraże i niech każdy, kto przyjedzie do mojego domku, niech zobaczy, jak tu się żyje. O, zobaczcie. O, taki wzór bym zrobił. I oczywiście po prostu przesuwamy o jeden klocek wszystko. Pyk, pyk, pyk. Tutaj powinno być to. I teraz tak. Pyk, 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 pyk. I pyk. Ej, to fajnie wygląda nawet. Ej, to naprawdę ładnie wygląda. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego fajnego wzoru w Minecrafcie. Zobaczcie na to. Ej, serio. Podoba mi się, bardzo mi się to podoba. Teraz tak, biały, taki, 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 taki. O nie, nie to, nie to, nie to. Ej, słyszę, jakby to było naprawdę mob spawner gdzieś, bo słyszę bez przerwy kości takie szeleszczące. Możliwe, żeby to był mob spawner? Dobra, i teraz tak, tu jest to, a tu powinno być po tym to, a tu powinno być białe. Dobra. To wiecie co? Ja to będę po prostu robił tak. Dużo szybciej. To. Pyk, pyk. To tutaj. I teraz tak. Po tym jest znowu białe. Po tym jest... O nie! Ktoś przebiegł za kamerką. Widzieliście, to były duchy. To były duchy. W tym momencie w mieszkaniu nikogo nie ma. Ja się boję. Słuchajcie, pomocy. Dzwońcie na 112. Widziałem ducha. Widziałem ducha, który przebiegł za moją kamerką. To naprawdę, zastopujcie film i zobaczcie, coś tam się wydarzyło z tyłu, ja się boję. Pomocy. Jak tu zrobić teraz schody na górę? Zrobić takie pyk i... O, to jest dobry pomysł. Skoro tu są schody na środku, to tu... Dobra, wiem co zrobić, wiem jak to zrobimy. I powiem wam, że to wygląda bardzo ładnie. Tą ścianę musimy teraz całą rozebrać i znowu obsadzić wszystko, wszystko tutaj, o, bez wyjątku, każdy zakamarek tym wzorem i powinno to wyglądać bardzo ładnie. Dobra, i teraz największym bólem będzie zrobienie tej ściany, która niekoniecznie chce z nami współpracować, więc zróbmy to może w ten sposób, tu będzie to. I to jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tu będzie znowu... Wiecie co? Może niech ta woda już sobie tutaj leci. Albo nie, albo inaczej. Weźmy sobie po prostu kobl i zasłońmy całą górę koblem. Pyk. Proszę bardzo. I tutaj tak samo. O, przestanie lecieć wodo. Tutaj rozwalamy, zasłaniamy koblem. Tutaj rozwalamy, zasłaniamy koblem, rozwalamy, zasłaniamy koblem, podczas gdy widzę, że tutaj w ogóle kabla nie trzeba zasłaniać, bo wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dobra, czyli tam tylko był wyciek, wycieku już nie ma, możemy wszystko kopać bez najmniejszego problemu. Pyk, całą tą ścianę rozwalamy, albo i nie całą. Tak to jest, jak się kopie w wyspie zrobionej z piasku. Dobra. Powinno być już teraz serio dobrze.
Tu nie będzie dobrze. Tu jeszcze będzie coś leciało. Halo? Już zasłoniłem cię. Nie zasłoniłem? A, nie zasłoniłem. Dobra. Ten piasek... W ogóle nie mam łopaty. Wybaczcie mi za to. Ale jak to wykopiemy i to rozwalimy, to możemy już w spokoju robić resztę rzeczy. Czyli było to. Tutaj jest to. Po tym jest to i to. Po tym jest to i to. Po tym jest to i to. Po tym jest, uwaga, to. I po tym znowu ten sam wzór. Ciemniej, po ciemniejszym jaśniejsze. I po tym pyk. Patrzcie, jak się idealnie zgrało! Zobaczcie, jak idealnie wszystko do siebie pasuje. Nie liczyłem tego. Naprawdę, robiłem to wszystko kompletnie, że tak powiem, na jolo. I wyszło idealnie. Dobra, super. Super eksa. Teraz możemy tutaj zrobić schody. I te schody prawdopodobnie będę musiał zrobić z też któregoś z tych bloków. Jeśli w ogóle da się robić schody z tego polished andesite i tak dalej. Powinno się dać, bo teraz można zrobić schody chyba ze wszystkiego, co się tylko da. Zobaczmy. Da się. Tylko czy robimy właśnie schody z tego, czy robimy schody z jakiegoś zupełnie innego materiału, którego tutaj jeszcze nie było. Na przykład z drewna. Tylko czy mamy drewno? Mamy średnio, jeśli chodzi o drewno. I trzeba będzie... A, jeszcze podłoga! Ej, jakby się podłogę tutaj zrobiło, to czy podłoga... Podłoga będzie idealnie pasowała, patrzcie na to. Tu dajemy to. Ale kozak. Albo i nie. Nie pasuje, tylko tu spasowało. Tu już nie pasuje to. A było tak blisko. Dobra. To trzeba zrobić podłogę z czegoś innego. Żeby to zrobić, musimy stąd wyjść. Więc pozwólcie, że się przyjdę do mojego domku. I tam ogarnę, z czego możemy zrobić schody. A gdybyśmy zrobili schody z cegły? W sensie z kamiennej cegły? Myślę, że pasowałoby kolorystycznie. Poczekajcie, zróbmy sobie troszeczkę schodów. No na przykład z 8. Nie wiem, ile będzie potrzeba. O! I zobaczcie. Tu by się zaczynały schody. Tu. Poczekajcie. Ja to muszę przemyśleć. Tutaj trzeba by to rozwalić. I tutaj byłyby schody. Nie w ten sposób. Musimy się chyba podsadzić trochę. Hop, rusztowanie. I teraz tak. Tu schody. Tutaj byłaby taka platforma. Czyli coś takiego. I stąd mogłyby te schody sobie schodzić tu. Tu platforma. Schody. Coś takiego. I tu tak samo. Pyk. Gdyby się jeszcze dobrze układało. Pyk. Tu platforma. I schody. I brakuje... O! Jest jeden schodek. Dobra, idealnie. Schody. Dobra, starczyło nam idealnie tych schodów. I tak się będzie niestety wchodziło. W ten sposób. Tu. No i tu dalej trzeba też te schody pociągnąć, więc i tak potrzebujemy zrobić więcej. Chociaż najpierw zobaczmy, czy starczy nam na podłogę. To jest ważne. Najpierw sprawdźmy, czy będzie podłoga. Obstawiam, że nie będzie, bo jest całkiem... Już wiemy, skąd jest! Skąd są te... te wszystkie dziwne te... Zobaczcie! Tutaj! Tu jesteście! Cwajak! Ja się zastanawiałem... Gościu, proszę mnie nie tykać. Bardzo dobrze. Wiecie co, ja tutaj muszę sobie zrobić wyjście ewakuacyjne. Tu? Idziemy, chodźcie, zobaczymy, co jest w tej jaskini. Pyk. I pyk. Czy coś tu mamy? Oprócz tego chyba nie. Dobra, ale wykopmy sobie. Przyda się zawsze.
No dobra, koniec tych zabaw, trzeba się wziąć do roboty, bo ten odcinek będzie trwał miliard godzin. Słuchajcie, jeśli oglądacie ten film jeszcze jakimś cudem i chcielibyście, żebym nagrał z kimś kolejny odcinek, jeśli macie jakieś życzenia co do osoby, z którą chcielibyście zobaczyć odcinek, to napiszcie w komentarzach w tym momencie. Jestem bardzo ciekawy, czy macie jakieś takie... Macie jakieś ciekawe życzenia, bo tak trochę mi się nudzi nagrywanie samemu. Przydałoby się kogoś w końcu ogarnąć do nagrywek, a jak wiecie, ja zawsze jestem za, tylko trzeba mieć pomysł. Więc jak macie... No nie! Znowu! Jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać. No nie! Czemu ten deszcz musi tak nas nękać? On zawsze pada jak jest ten, jak jest odcinek u mnie, zawsze. W sumie to tylko raz, do tej pory był tylko raz odcinek, ale zawsze, stuprocentowo, na razie się zgadza, w 100%. Dobra, tutaj, no i w sumie zostały 3, więc możemy te 3 wykorzystać. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, powiedzmy, że to jest na razie początki mojej pięknej stacji. I teraz tak, pochodnie, trzeba to jakoś ładnie oświetlić. Oczywiście pochodnie są tylko tymczasowo. Nie myślcie, że to będzie tak paskudnie pochodniami oświetlone. Oczywiście będą latarnie, będzie wszystko pięknie, ładnie wyglądało. Musi być pełna profeska. Tylko że, żeby była pełna profeska, to najpierw musimy zrobić troszeczkę stuningowania. Musimy troszeczkę stuningować to wszystko. Rozwalmy ten klocek. Musimy przede wszystkim jakoś te tory przyspieszyć, bo póki co to metro jest dużo wolniejsze od pływania łódką, co kompletnie mija się w ogóle z celem tego metra, bo to metro miało być po prostu O nie, to jest krzywo! O nie! Nie przewidziałem tego! To nie miało być krzywo! Co ja teraz zrobię? Będę musiał wszystko przesuwać? Nie przesuwam niczego. Jak bardzo jest krzywo? Jest tak. O, jeden klocek. Dobra, słuchajcie moi drodzy. Zmiana planów, bo to jest już trzecia burza pod rząd. Prawie zginąłem już chyba piąty raz. Coś mnie zaraz normalnie strzeli i to nie będzie piorun. Zmiana planów. Przesunąłem tę całą naszą budowlę. Jest teraz wszystko równo, ale nie robimy takich schodów jak robiliśmy, ponieważ zmieniłem troszeczkę plany. Zobaczcie, to jest idealnie obliczone. Znaczy ja tego nie obliczałem, tak akurat wyszło. Mam po prostu szczęście coś na dzisiejszym odcinku. Zobaczcie, da się to zrobić idealnie na wprost i tu zrobić zejście do naszego tutaj... do naszego tunelu, więc zróbmy tak, jak właśnie tutaj robiliśmy. Na przykład zróbmy taki skręt. Coś takiego, żeby ludzie mogli sobie skręcić delikatnie. Żeby te schody tak delikatnie skręcały. I teraz tak. Tutaj. Tu trzeba jeszcze wyżej. O! Zobaczcie. Coś takiego. Nie wiem, czy to wygląda dobrze. Chyba nie wygląda dobrze. O! Żeby to takie... Zobaczcie, żeby te schody tak ładnie, płynnie omijały tutaj tory i tak ładnie schodziły na dół. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Coś takiego... Może po prostu tutaj zrobię taką platformę. O! Tutaj platformę odrobinkę niżej. O! Pomocy! Coś takiego. I tu już by sobie na spokojnie wszystko schodziło w dół. Dobra, chyba będzie dobrze. Mam nadzieję, że starczy. O, idealnie. Dobra, i tu się schodzi. I tu jest stacja. Dobra, tak to ma wyglądać. Tak o to mi dokładnie chodziło. Tutaj pod tymi schodami możemy zrobić jeszcze jakieś na przykład skrzynki na wagoniki czy coś. Ale ogólnie to chciałem właśnie tutaj, żeby tak to wyglądało. O. Wchodzi się, są schody i się wchodzi na górę. Dobra, tak więc ten sufit tutaj prawdopodobnie będę musiał jakoś jeszcze ładnie zrobić, bo to nie jest tak, że nagle to wszystko będzie działało tak, jak powinno działać. To wszystko jest
bardzo, bardzo jeszcze niedokończone. I obawiam się, że na odcinku tego jeszcze nie skończę, bo naprawdę tak się wkurzyłem. Poza kamerą tyle mi tu się rzeczy działo. Jakieś pojawiały mi się te zombiaki, które mnie prawie zabijały. Woda zaczynała lecieć nagle z różnych miejsc. Po prostu słuchajcie, to miejsce jest albo nawiedzone, albo po prostu gra musiała mi moje szczęście z obliczeniami po prostu jakoś na jakiegoś pecha przeliczyć. Tak czy inaczej, chwila, ja tu mam jeszcze... To nie jest koniec odcinka, chwila, co wy tu się już tutaj zbieracie do wyjścia? Chwila, bo tutaj przecież mam... Zebrałem ze skrzynki 19 power railów i musimy te power raile wykorzystać, żeby to się troszeczkę szybciej jechało, więc tutaj na pewno trzeba to dociągnąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu zrobić jakiś taki jakieś takie coś. O i o. O, coś takiego. To możemy zniszczyć. Tu możemy zrobić tak i możemy zrobić. Te dźwięki są straszne. Czuję się naprawdę czasami, jakby jakiś kosmita za mną stał przez te dziwne dźwięki. Ale dobra, tutaj guzik. Elegancko. W ogóle nie wiem, co się stało z moim wagonikiem. Czy on tutaj był, czy on gdzieś odjechał? Zaraz zrobimy nowy, spokojnie. Ale tu byłby start. Ten start nam troszeczkę by nam pomógł. Tak, żeby się rozpędziło, więc tutaj możemy zrobić podwójnie. Pyk. Pyk, pyk i chyba wykorzystamy całe, na całą tą linię, na drugą nam nie starczy, ale spokojnie. Ja po prostu muszę znaleźć troszeczkę więcej złota, a ze złotem na tym serwerze są takie problemy, że wczoraj prawie całusieńki dzień spędziłem w kopalni i chyba wykopałem 10 złota. Więc jest masakra, dużo, dużo prościej jest znaleźć diamenty niż znaleźć złoto. Albo ktoś po prostu całe złoto wykopał, albo to złoto się po prostu tak bardzo rzadko tutaj pojawia. No ale dobra, pyk. I czy to nam starczy? 4, 3, 2, 1 i... No, nawet nie starczyło nam na połowę tunelu chyba. Ale dobra, czekajcie, zjedzmy coś. Wróćmy na chwilkę do domu po żelazo, zróbmy wagonik i sprawdźmy, czy dużo szybciej się jedzie. Dzięki temu. Dajesz, biegniemy i... No, dobra, to jest zdecydowanie więcej niż pół tunelu. Ale trochę nam jeszcze zabrakło. W takim razie, siup na górę, na nasz mostek. W ogóle zastanawialiście się, dlaczego na tym moście mam po tej stronie i po tej stronie takie... taką górkę? Po to, żeby można było tutaj wpłynąć łódką po drugiej stronie. No a tutaj zrobiłem tak, żeby można było ten pomost dalej pociągnąć i żeby było przejście pod mostem. Chociaż akurat ono jest takie mało używane, no ale jest. A my, poczekajcie, mieliśmy zrobić wagon. Uwaga, uwaga, 6 nam starczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, starczy nam 6. Pyk. Oczywiście syf... Przecież miałem Iron Ingot w ekwipunku. Po co tutaj przychodziłem? Dobra, nie, wiecie co? Ja się teraz coraz bardziej wkurzam. Koniec. Koniec. Musimy się przejechać, tylko sprawdzić, jak to wygląda i kończyć ten odcinek, bo jestem normalnie... Spokojnie, czekaj. To tylko Minecraft. To tylko gra. Nic się nie dzieje. Proszę bardzo. Klik. O, no to już jest... To już jest zdecydowanie dużo szybciej. Niż poprzednio. Nie wiem, czy to jest równie szybko. Czekajcie, czy on zwalnia trochę i przyspiesza? Nie jestem w stanie powiedzieć. Czy są jakieś obliczenia w Minecrafcie, jak te wagoniki powinny jeździć? To znaczy, co ile powinno się rozstawiać te wagoniki, żeby jak najszybciej jechać? Znaczy nie wagoniki, te przyspieszacze. Dobra, tak czy inaczej, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!